Mroczne sekrety wewnątrz Bohemian Grove. Witam, jestem Alex Jones, gospodarz programów radiowych i telewizyjnych z Austin w Teksasie. Przez wiele lat ujawniałem kryminalne działania globalnej elity, znane też jako Nowy Porządek Świata. W poprzednich filmach udokumentowaliśmy centralizację władzy i ruch ku światowemu rządowi, atak na państwa narodowe, samoobronę, drugą poprawkę, wartości rodzinne, rodzinę samą w sobie, jak i prawo własności prywatnej. Ale cały czas w moich badaniach stykałem się oko w oko z czymś, w co nawet mnie trudno uwierzyć. Z tym, że elity tak zwanego establishmentu, królowie, specjaliści, namaszczeni wizjonerzy mają obsesję okultyzmu. Od prezydentów po gubernatorów i głowy przemysłu. Wszyscy widzieliśmy prezydentów i pierwsze damy zwierzających się swoim astrologom z decyzji polityki państwowej i ich rekomendacji. Przewodnicy duchowi i szamani w Białym Domu i przyjaciele. Jest o wiele gorzej niż tylko to. Osobiście jestem chrześcijaninem, ale nawet ateista powinien wziąć pod uwagę informacje, które pokażemy w tym nowym filmie. The Dark Secrets Inside Bohemian Grove. Widzicie, przez ponad 125 lat w północnej Kalifornii, w hrabstwie Sonoma, na ponad 2700 akrach odizolowanych lasów sekwojowych, liderzy z całego świata, premierzy, kanclerze, prezydenci, gubernatorzy, głowy przemysłu, bankowości i środowisk akademickich, mediów, Hollywood, tylko paru wybranych, nieco ponad 2000 ludzi, podróżuje tam, by uczestniczyć w dziwacznym, starożytnym, kananejskim, lucyferycznym Babilonie. Babilońskim misterium religijnym, a przynajmniej takie były plotki. Więc udałem się do biblioteki i internetu, gdzie zobaczyłem wiele artykułów głównych mediów przyznających, że światowi liderzy udają się do San Francisco i innych okolicznych miast. Jadą przez wzgórza i góry północnej Kalifornii i wpływają na historię. Że czczą tam jakąś 13-metrową kamienną sowę Boga. I wtedy zacząłem czytać zapiski na temat tej postaci Molocha ze Starego Testamentu, wspominanej wiele razy przez Lewitów. To jest zapisane w Biblii, dlaczego liderzy świata podróżują na pustkowie, by czcić tę rzecz, więc musiałem sprawdzić to sam. I jestem dumny ze swojej ekipy, Mike'a Hansena i Violet Nichols, którzy podróżowali tam ze mną. Rozmawialiśmy z niektórymi miejscowymi dyskretnie i z powodzeniem zinfiltrowaliśmy to z ich pomocą, jak również z kanałem czwartym z brytyjskiej telewizji, którzy dołączyli do nas. I razem udało nam się tam wejść.
poprzez tajne służby, przez strażników i Departament Szeryfa z hrabstwa Sonoma. Spędziliśmy w środku 4 godziny. To tylko jeden dzień z 2 tygodni, kiedy spotykają się tam na, jak przyznali, letnim festiwalu ognia w Bohemian Club. Mi w zasadzie to wystarczy. Trudno to nawet opisać słowami i mam nadzieję, że nasza ukryta kamera da wam chociaż mały kawałek tego, czego byłem świadkiem. Macie okazję ujrzeć światowych liderów biorących udział w tego typu chorym zachowaniu i wiele więcej. Składanie fikcyjnej ofiary, jak twierdzą, z człowieka, wstrząsa samymi podstawami tego, czym, jak sądzą Amerykanie, ich liderzy powinni być. I tutaj mamy ten związek ze światowym rządem. Nie ma to zbyt wiele sensu, dopóki nie zbadasz historii. Przez całą historię, aż do mglistych początków cywilizacji, od minionych imperiów, od królów i kapłanów Azteków, babilońskich władców do Rzymu, widzimy światowych liderów uczestniczących w tym pokręconym zachowaniu. Czy może być tak, że gdy masz już całą władzę i wszystkie kobiety, wszystkie ziemie, banki i wszystkie dzieła sztuki, musisz zrobić coś nowego? Musisz zwrócić się przeciwko podstawom ludzkiego zachowania, zachowywać się w chory sposób. Tego byliśmy świadkami w północnej Kalifornii 15 lipca 2000 roku. Przygotujcie się na wejście do Bohemian Grove. Historia. Bohemian Club, jaki znamy dziś, został założony w 1873 roku w San Francisco w północnej Kalifornii. Wiele z oryginalnych roczników klubu, sięgających poza przełom 20. stulecia, przyznaje, że lokalni artyści, pisarze, dziennikarze i kogo jeszcze chcecie, chcieli mieć miejsce ucieczki od tak zwanego wstecznictwa zachodniego wybrzeża i judeochrześcijańskiej etyki. Znaleźli takie miejsce 1,5 godziny drogi na północ od San Francisco, naprzeciwko małego miasteczka Montereo. Przyznają się nawet do obsesji okultyzmu w tak zwanym rytuale druidów, gdzie pośród starożytnych sekwoi ożywili starożytne ceremonie, które tak naprawdę mają korzenie nie w druidyzmie, ale w samym Babilonie. Kiedy linie kolejowe sprowadziły przybyszy, coraz bardziej zwiększając populację, prestiż klubu wzrastał. Aż w 2000 roku jest to miejsce spotkań światowego establishmentu, elity. Pokażemy wam niektóre z kluczowych dokumentujących to dowodów. To absolutnie ważne dla zrozumienia, że te dziwaczne aktywności, w których uczestniczą, sięgają wstecz do roku 1873. I nie są to nowe modne trendy zachodniego wybrzeża. Do przełomu wieków była już 10-15-letnia lista oczekujących. Prezydenci od Howarda Tafta do Edgara Hoovera byli członkami, nie wspominając później o słynnym generale wojennym Dwighcie Eisenhowerze, który został później prezydentem. Listę Bohemian Club czyta się jak kto jest kto wśród elit. Spójrzcie na to zdjęcie zrobione wewnątrz Grove w 1963. Widzimy tu Ronalda Reagana i drugiego siedzącego obok, który później został prezydentem, Richarda Milhousa Nixona. Szczerze nie wiemy, czy ci ludzie aktywnie bawią się w to, co ma miejsce w Bohemian Club, ale jedno jest pewne. W świetle dowodów zmuszeni są tam iść i uczestniczyć w tym, jeśli chcą dostać się na najwyższe poziomy władzy. W geopolitycznej strukturze władzy, weźmy George'a Busha seniora, udokumentowanego członka i oczywiście mamy jego syna. Ostatnie 4 pokolenia Bushów należały też do Stowarzyszenia Czaszki i Piszczelina Yale, znanego dobrze z okultyzmu. Mamy też Billa Clintona i Al Gore'a, częstych uczestników. Przy bliższym badaniu cały rząd federalny na najwyższych poziomach jest pełen członków Bohemian Club. I tam się to nie kończy. Prywatny Bank Rezerw Federalnych Ameryki od samego założenia w 1913 był zarządzany przez prominentnych członków Bohemian Club.
Przewodniczący banku centralnego Alan Greenspan był widziany, jak opuszcza Bohemian Grove zaledwie na miesiąc przed wyznaczeniem na przewodniczącego rezerwy federalnej. Musiał być ustawionym człowiekiem, by być członkiem najpotężniejszej kabały na planecie. Historyczne zapisy z głównych uniwersytetów wskazują, że projekt Manhattan został zaplanowany i zarządzany z Bohemian Club. Wszystko to w atmosferze dziwacznej zabawy. Widzicie właśnie ilustrację z października 1989 roku z wydania magazynu Spy. Spy wchodzi za kulisy z Henrym Kissingerem, Mervem Griffinem i Williamem F. Buckleyem Jr. Historia była wyraźną przykrywką, by zmienić kierunek rosnącego zainteresowania Grove wśród mediów w 1980. Intencje autora są oczywiste. To tylko władcy wszechświata, wielcy, nadziani chłopcy, spuszczający parę. Wrócimy do tego artykułu później, ponieważ widać wyraźnie, że mantrę tego artykułu podjęły wszystkie lokalne media. Pewnie są liderami, pewnie mają jakieś dziwne rytuały, ale co w tym takiego? Po prostu mają zabawę. Gdyby tak było, to dlaczego David Gergen, prezydencki doradca Clintona, zrezygnował z członkostwa w Bohemian Club i 17 innych organizacjach, kiedy ujawniono to w 1993? Z organizacji takich jak Komisja Trójstronna, Rada Stosunków Zagranicznych, Grupa Bilderberg. Ale było to nie tylko w Washington Times i Sacramento Bee. Oglądacie ilustrację ze stron magazynu Parade z 22 lutego 1981 roku. Ta historia była najbardziej dokładna i opisywała szczegółowo tzw. udawaną ofiarę z człowieka. Były kanclerz Niemiec Helmut Schmidt pisał obszernie w swych pamiętnikach. Ludzie i władza, polityczna retrospekcja o tajnym establishmencie rządzącym światem. Komisja Trójstronna, Rada Stosunków Zagranicznych, Grupa Bilderberg i oczywiście panie i panowie Bohemian Grove, o którym mówił często jako o cudownym miejscu do ukrycia się, spędzania czasu z Nelsonem i Davidem Rockefellerem, by mówić o światowym rządzie i sterowaniu społeczeństwami. Na stronie 225 Ludzi Władzy mówi o nim jako o jednym z najbardziej zdumiewających miejsc, jakie zwiedził w USA i jak to uczucie wzmogło się w ciągu lat z kolejnymi wizytami. Książka mówi strona po stronie, dyskutując o korporacyjnych, prywatnych i rządowych infrastrukturach i światowego rządu. Wracając do historyjki ze Spy Magazine, mają tam mnóstwo zabawnych ilustracji pijanych typów z establishmentu, tańczących wokół i bawiących się z rytuałem trwającym w tle. Przyznali nawet, że noszą dziwaczne szaty w stylu Ku Klux Klan. I jest nawet zdjęcie wydane przez Grove z trwającego rytuału. Mówią o niewiarygodnej ochronie otaczającej Grove. Przyznali nawet, że ciało, które ofiarowują, wiozą przez jezioro. Ale to tylko dobra zabawa. Zrobiliśmy wielkie badania w temacie okultyzmu. Jedną z bibliotek, które odwiedziliśmy, była ta profesor Tex Marsa z Aeronomics, który napisał dosłownie tuziny książek o okultyzmie. Jego biblioteka ujawniała wiele o obsesji wśród elity w ciągu historii, obsesji okultyzmu. Grupa frontowa skrywa inną, by zasłonić i zamieszać. Ale za tymi wszystkimi grupami jest mały klan lub elita, rdzeń. I tym, co zrobiłeś, jak wierzę, z Bohemian Grove, jest to, że ujawniłeś jedną z głównych organizacji tej całej umowy nowego porządku świata, można powiedzieć. Oczywiście w historii, w całym starożytnym Egipcie, Babilonie, Grecji i Rzymie. Myślę, że widać tam pewne korzenie Bohemian Grove, ale szczególnie w erze Illuminati, pochodzącej z dni rewolucji francuskiej. Wiecie, mamy wtedy prawdziwy zakon Illuminati Adama Weishaupta i jego, nazwijmy to, złych filozofów, Voltaire'a i innych. I to wypływa do dziś. Hitler oczywiście był w Bohemian. Myślę, że jest to bardziej religia babilońskich misteriów. Wszystkie te elementy tam są. Oczywiście nawet sowa jest symbolem starożytnych babilońskich misteriów. I sowa była czczona przez starożytnych Egipcjan i Babilończyków.
Interesujące dla mnie jest to, że wielu z członków Bohemian Grove ma w swoich domach, z tego co rozumiem, małe figurki słów. I wierzę, że oni faktycznie czczą te sowy jako symbol bóstwa wielkiej bogini Babilonu. I oczywiście mamy symulację śmierci Chrystusa na krzyżu i wszystkie te rzeczy. I oczywiście w moim przekonaniu musiał być to okultysta. Głęboki okultysta, który zaprojektował każdy z elementów ceremonii. Nie była to grupa gości siedzących w barze i mówiących: hej, zabawmy się dobrze w kremację troski. Dlaczego tego nie zrobić? Wierzę, że uważnie zaprojektowano każdy jej element i jego kolejność dla tego, co robili. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Przygoda się rozpoczyna. Po wylądowaniu w San Francisco na lotnisku międzynarodowym jechaliśmy przez miasto, przez most Golden Gate, w głąb północnej Kalifornii. Północna Kalifornia to dom gigantycznych sekwoi. Stamtąd na północ do Santa Rosa i autostradą 12 na zachód. Bramy do Bohemian Grove. Spędziliśmy pierwszą noc w Santa Rosa przed wstaniem wcześnie rano i podróżą do miasteczka, gdzie przypadkiem spotkaliśmy brytyjską ekipę i zaczęliśmy nasze śledztwo. Jesteśmy w północnej Kalifornii, tuż przed Bohemian Grove. Owoce natury. Ale powiem wam, że nie czciłbym i nie składał ofiar dla tego. Dowiedzmy się, co jest grane. Więc już jesteśmy. Skręcamy z autostrady Bohemian do Bohemian Grove i dowiemy się, co nowy porządek świata tu robi. Czerwone kurtki. Angielska ekipa. Mówię wam, w ciągu dnia jest tu pięknie. Ale w nocy tu straszy. Nie wiem, czy widzieliście panowie całą tę nocną mgłę i resztę tego. Nie przesadzasz? O tak. Mam mapę. Chcecie na to spojrzeć? Moje pytanie brzmi, jaka jest historia? Co oni tam robią? Zabiją nas. Wątpię. I to żywcem. Wątpię. Nie wiem. Mają ten rytuał pośród sekwoi. Wątpię. Ale co ze mną? Nie mogę się przemknąć. Nie, musisz tu zostać. Muszę zostać z tyłu, tak? I bać się o wypadek? Nie mam problemu. Mogę się tam wmieszać z Hansonem. Ale muszę wiedzieć, kiedy i gdzie jest ta kremacja troski. Jutro o zmierzchu. Nie skończę przywiązany na pentagramie z grubym brzuchalem Kissingera zwisającym nade mną, z wielkim sztyletem w ręku. Chcę się tylko upewnić, to był żart. Ta myśl jest bardzo... Gubernator Bush biegający w różowych rajstopach i purpurowej sukni. Przypuszczalnie tak robią, z tego co słyszałem. Nie wiem. Myślę, że robią to, ale pytanie dlaczego? Ci władcy, którzy bombardują niewinne kraje i masakrują ludzi. Wiecie, pompują śmieci w łańcuch pokarmowy. I wszystko inne, co robią, więc pewnie znaleźli nową formę. Myślą, że są niepokonani. Rządzą światem. Myślę, że dla niektórych to tajny gabinet.
Więc w całym systemie klasowym jest to uprzywilejowanie klas. W zależności od klasy masz władzę, by zrobić coś innego. Więc z moich badań Bohemian Grove, wy zrobiliście ich więcej. Czytałem dużo artykułów głównego nurtu. Oglądałem wiele alternatywnych talk show, rozmawiałem z ludźmi, niektórymi gośćmi. Naprawdę ludzie idą tam, by robić cokolwiek tylko chcą. Więc paru ludzi siedzi i łowi ryby. Paru robi coś zupełnie innego. Okej, tu jest scena, tu mają przemówienia. Nazywają to amfiteatrem. Tam przemawia George Bush z tej sceny. O, tu jest jezioro. Przemowy przy jeziorze. Tu jest świątynia. Kochanie, podejdź i sfilmuj to. Rzeka to niedaleko rosyjskiej rzeki. Widzę. Tu jest świątynia z diabelską sową. Przyznali, że ma to korzenie w Babilonie, druidyzmie i gdzie indziej. Na całym świecie pokazuje się ta dziwna sowa. W niektórych kulturach wrzucali dzieci do środka tej płonącej sowy. To historyczne. Czytaliśmy w Biblii o rzucaniu dzieci idolom. Tak czy inaczej, jest to dziwne zachowanie i trzeba to zbadać. No i daje to adrenalinę i zawsze chcę mieć jej trochę więcej. Proszę bardzo, kochanie, tu mamy świątynię. Zbliżenie, Mike. Mówię, kochanie, do mojej dziewczyny Wali. Nie do Majka. To naprawdę w stylu Bohemian, nie? Kochanie, zrób zbliżenie. I wtedy mamy tę semantyczną dyskusję prawica czy lewica. Dla mnie to tylko kontrola z jednej i anarchia z drugiej strony. Nie chcę być pośrodku żadnego z tych spektrum. Z całą pewnością musimy mieć jakąś kontrolę nad złożonym społeczeństwem i cywilizacją. Ale wszystko, co się rozwija, jest bardzo złe. Zmierza w kierunku całkowitej dehumanizacji. Teraz mamy ONZ żądające, by wszyscy zapisali się do tego Międzynarodowego Sądu Kryminalnego. I mówią Ameryce, że nawet jeśli nie podpiszemy, to bez znaczenia. Gdy zrobi to 60 krajów, będziemy podlegać tej kontroli. Jesteśmy tutaj. Mamy ten globalny rząd teraz. I mówią, że będą mieć Międzynarodowy Sąd w Holandii i zabiorą tam kogo tylko zechcą. I rzeczywiście, czytałem niektóre z przemówień z Grove i wszystko jest tam powiedziane o kontroli populacji, światowym rządzie. I to mówili 20 lat temu. Więc zdecydowanie dzieją się tam bardzo ważne rzeczy. Ale czy to ostateczna elita? Nikt nawet nie wie, kim są. To prawdopodobnie tylko kolejna komisja wykonawcza, gdzie wciągają szefów korporacji, którzy naprawdę nie są na topie. Sprawiają, że czują się ważni i wtedy implementują jakieś szczytowe strategie. Z historii, które czytałem, zdecydowanie wynika, że ludzie biegają tam nago i mają te orgie. I mają orgie w mieście. I są to światowi liderzy. Mam z tym problem z powodu samej natury tego miejsca. Dla mnie Bohemian Grove to miejsce, gdzie szantażują ludzi. Chcesz być w klubie nowego porządku świata. Jest to jak bractwo dużych dzieciaków. I musisz jak w bractwie robić rzeczy, które cię przerażają. Prawdopodobnie dziwne rzeczy. Ale mam problem z gubernatorami, prezydentami, premierami i szefami korporacji, biegającymi i robiącymi te rzeczy. Gdy mają tyle władzy nad tym, co się dzieje na arenie publicznej, mają obowiązek ujawnić to, co tam robią. Więc trzeba powiedzieć, że poziom ochrony będzie wielki, bo wezwali kupę ochrony. Słyszałem, że dobrze się tam bawią. Myślę, że Henry Kissinger będzie tutaj. Mam przeczucie, że go znajdziemy. On jest... Kissinger jest zamieszany w każde zło, jakie możecie sobie wyobrazić. Jesteś republikaninem? Nie, nie jestem republikaninem. Ten cały pomysł republikanie-demokraci. Ludzie zawsze do tego wracają. W Wielkiej Brytanii macie lejburzystów i torysów. To ci sami ludzie za zamkniętymi drzwiami. To tylko wielki żart. Wasi liderzy, nasi liderzy to ci sami ludzie. Widzimy walkę, ale to dwie różne ekipy kierownicze w tym samym systemie, walczące o władzę, jak niewolnicy korporacji. D.
Martwisz się o Alexa, Violet? Tak, bo Alex czasem robi to z taką pasją, że czasem się boję, że może zapomnieć, wiecie, o ostrożności. Jest może trochę zbyt odważny. Martwię się o Alexa, kiedy jedzie ulicą do domu. Zwłaszcza kiedy, wiecie, wraca co noc ze studia radiowego w tym samym czasie i tym samym samochodem. I kiedy czasem wraca późno ze studia i nie dzwoni do mnie. Naprawdę się wystawia, ale myślę, że fakt, że jest postacią publiczną, zabezpiecza go do pewnego stopnia. Więc w takich przypadkach trochę tak. Ludzie niekoniecznie wiedzą, gdzie teraz jest, ci słuchający radia. Więc to trochę ryzykowne, pojawienie się w tych lasach w nocy, wiecie. Więc na pewno nie jesteś niebezpieczny, nie zrobisz nic głupiego w ten weekend, więc znaczy niebezpieczny dla kogo? Dla siebie czy tych ludzi? Oni mogą być, ale ja jestem spokojny, zbierając informacje. To jest to, co próbuję zrobić. Po pierwsze i najważniejsze, jestem aktywistą, ale też dziennikarzem. Spekuluję i żartuję okazjonalnie, bo jestem gospodarzem talk show w radiu. I gdy mówię o czymś, w co wierzę, muszę to mieć na celowniku. Ale niebezpieczny? Zdecydowanie dla skorumpowanych biurokratów i ich korporacyjnych szefów, którzy chcą kontrolować Amerykanów i planetę. Ale nie w gwałtowny sposób. Na długo zanim globalny rząd wyszedł na jaw, przez 4-5 lat, warunkowali ludzi, by myśleli, że każdy, kto mówi o światowym rządzie, jest świrem lub dziwakiem, terrorystą, rasistą. Teraz mówią, globalny rząd już tu jest. Lepiej to zaakceptujcie. Chcą odwołać sędziów na całej planecie. Bank Światowy i IMF. WTO rządzą teraz w zasadzie wszystkim. Decydują, co możesz kupić i sprzedać na międzynarodowym rynku. Ale uwarunkowali nas, że to nie istnieje. Uwarunkowali nas, że każdy, kto mówi o tych rzeczach i jest przeciwko nim, jest oszustem lub rasistą, ponieważ to nie istnieje. I wtedy każdy decyduje. Chce być cool, stylowy, chce być akceptowany. Więc nawet kiedy słyszą wiadomości przyznające to i mówią, jak wielkie to jest, uwarunkowali nas już psychologicznie, że to nieakceptowalne, niekoszerne, by o tym dyskutować. Widzicie taktykę, jakiej tu używają? 5 lat temu śmiałbym się, słysząc o czarnych helikopterach. Mówiłem o podatkach, korupcji, o odzyskaniu lokalnej kontroli, o prawach państwa. Wszystko idzie pod federalną kontrolę. Byłem tak zwanym konserwatystą głównego nurtu. I wtedy zobaczyłem czarne śmigłowce. Zaczęły latać do południowej Karoliny. Lecące na Florydę, ostrzelały te restauracje w Miami. Tylko trening. Strzelanie do miejsca, gdzie jedzą ludzie. Zaczęli palić budynki. Szefowie policji wyrzucili ich z San Antonio. Zaczęło się to wszystko dziać i mówię, wow, to jest prawdziwe. I zdałem sobie sprawę, że byłem uwarunkowany, nawet jako tak zwana konserwatywna osoba, rozumiejąca, że media kłamią. Nie zdawałem sobie sprawy, jak ciężka jest propaganda. Warunkują nas wcześniej i wypuszczają coś na nas. I każdy myśli, że to nie istnieje. Klasyczne dwójmyślenie w naszych umysłach może koegzystować. I jednocześnie mówią, że to nie istnieje. I że to jest dobre. Więc to dosłownie dwójmyślenie Orwella. I chcą nas tam mieć. Taki świat tworzą. Odmawiam bycia częścią tego. Zobacz codzienne wiadomości. Czarne helikoptery nie istnieją. To głupie. Żart, komercja, filmy. I w tym samym czasie, niemal każdego miesiąca w tym kraju, atakują i terroryzują jakieś miasto. Palą budynki i sieją terror. Nie chcę być częścią ich chorego, dziwnego systemu kontroli. Nie lubię tych degeneratów nowego porządku świata. Nie będą rządzić moim życiem. Nie będą mnie kontrolować. Próbuję ich ujawnić i myślę, że do pewnego stopnia mi się to udaje. Zobacz, jak tu pięknie. Mike, dobrze się bawisz? Nie jest strasznie w dzień. Nie jest mglisto. Może zabierzemy naszych brytyjskich przyjaciół do lasu późną nocą? Tam, gdzie te lasy nawiedzają wilkołaki. Żartuję, znaczy... Alex Jones, gospodarz radiowego show, wierzy, że wilkołaki zamieszkują północną Kalifornię. Widziano, jak tańczą z niedźwiedziami grizzly. A nawet małe chochliki grające na skrzypcach dla George'a Busha. Nie wiem, co się wydarzy. Wyobrażam sobie, co odkryjemy. Zinfiltrujemy to miejsce jutro i spróbujemy nagrać kremację troski. Jesteśmy teraz bardzo blisko bramy do Bohemian Grove, pierwszego zestawu wrót i ochrony. Mają małe wartownie z przodu i kolejne większe dalej. Droga nieprzejezdna. Zostaniesz zastrzelony.
Tu mamy małą budkę wartowniczą, kolejną dalej. I nawet bardziej rozbudowaną z kamerami i czym tam jeszcze. Droga nieprzejezdna, panie i panowie. Przed nami w północnej Kalifornii. Miejscowi. Jak się pan ma? Okej. Pan z Camp Meeker? Tak. Jestem Alex Jones i robię film dokumentalny. Jestem po prostu ciekaw, co myślisz o Bohemian Grove? Zwykłem tam pracować. Pracował pan tam? Tak. Teraz pracuje pan w Camp Meeker? Nie, nie pracuję, żyję w Meeker. Żyje pan tam? Tak, to świetnie. Widział pan kiedykolwiek kremację troski? Nie, nie widziałem. Co więc pan tam robił? Po prostu pracowałem. Nigdy nie widział pan pochodów w czerwonych szatach? Nie. Naprawdę? No cóż, dzięki. Nie. Okej. Co słyszeliście o Bohemian Grove, chłopaki? No nie wiem, banda bogatych ludzi, tak? Czy kiedykolwiek słyszeliście o 13-metrowej kamiennej sowie? O parodiowaniu ofiary z człowieka? Trochę o tym słyszałem, tak. Porozmawiamy z tobą, zaczekaj. Przejdziemy naokoło. O nie, więc co o tym słyszałeś? Nie wiem, czytałem tylko w gazetach. Niektórym ludziom się to nie podoba. Protestowali gdzieś tutaj. Ale co z 13-metrową kamienną sową i parodią ofiary z człowieka? Mówisz, że coś o tym słyszałeś. Tylko to, co czytałem w gazetach. Więc gazety to przyznają? Cóż, nie wiem, czy to przyznają. Pisali, że ludzie jadą protestować. Przypuszczam więc, że tak się dzieje. Brzmi trochę dziwnie. Zdecydowanie brzmi dziwnie dla mnie. Tak, co tu robicie? TV show czy coś? Po prostu dobrze się bawimy. To miasto nie jest przypadkiem jak dziecięcy zakątek czy coś? O nie, nie, jestem pewien. Nie wiem, ludzie, którzy tam wchodzili, zaginęli. Były jakieś dziwne wydarzenia. Nie wiem, czy wiecie coś o tym, nie wiecie? Co gdybyśmy ci powiedzieli, że składają ludzką ofiarę z kukły w parodii przed 13-metrową kamienną sową w czarnych, czerwonych i srebrnych ubraniach? Brzmi jak coś innego? Po co się odzywasz, człowieku? Czy myślicie, że dobrze mieć tak zwanych światowych przywódców uczestniczących potajemnie w pogańskich rytuałach? Nie mogę powiedzieć, że to takie świetne, nie. Dlaczego miałbyś z tym problem? No nie wiem. Może to być w porządku, zależy jak na to patrzysz. Zależy jakich chcesz mieć liderów, nie? Muszą poświęcić swoje troski na wietrze, nie? Nie wiem. Może to być tylko dla zabawy. Albo to coś naprawdę dziwnego. Wszyscy biegają tam nago. Biegają tam nago i świrują. Słyszałeś o tym? Tak, z pewnością. Mam właściwie zabawną historię. Dobra, możesz mówić. Nie, nie, to nieprawda. Parę lat temu byłem w dole tej drogi. Zaraz za Camp Meeker i zostałem zatrzymany z przyjacielem. Camp Meeker jest zaraz za Bohemian Grove. Potwierdzam. I byliśmy w dole tej drogi. I zatrzymaliśmy się tam na papierosa. Staliśmy robiąc sobie przerwę i jakiś gość z tajnych służb zaszedł nas od tyłu i zaczął pytać. Co tu robicie? Co tu robicie, chłopaki? Czemu tu parkujecie? Co się dzieje? Zadawał nam wiele pytań. Jak się nazywamy? Z kim jesteśmy spokrewnieni? Gdzie mieszkamy? Różne pytania. Przesłuchiwał nas. Czy odpowiedzieliście na pytania? Na wszystkie. Nie wiem, są tu, jak słyszałem, wielcy, grubi bogacze z prostytutkami. Naprawdę? Tak. Co z sową i rytuałem? Nic o tym nie wiem. Nigdy nie słyszałeś o rytuałach? Rytuałach? Rytuałach zabijania, składania ofiary z człowieka. Nie, nigdy o tym nie słyszałem. Co byś myślał, gdyby to miało miejsce? Pomyślałbym, że to dość dziwne. Nie byłoby tak zaskakujące, znaczy to w końcu jest nasz rząd. Dzięki za rozmowę, Rod. Podoba mi się twoja koszulka. Deklaracja niepodległości. Dobra, trzymaj się, człowieku, w porządku. Mówimy o Bohemian Grove. Chcemy wiedzieć, co myślą o tym miejscowi. Wszystko jest tam dziwne. Grube ryby tam jeżdżą. Przypuszczamy, że mają tam miejsce rytuały. Jesteś miejscowy? Nie, ale ona jest. Co myślisz o Bohemian Grove? Więc zobaczmy. It all
Wiem, że zatrudniają tam dużo ludzi. Oferują duże zatrudnienie? Co się tam dzieje? Jakiego rodzaju rytuały tam się odbywają? Nie wiem, rozmawiamy z miejscowymi. Sprawdzamy, jakie są plotki. Jakie są plotki? O 13-metrowej kamiennej sowie i parodiowaniu ofiary z człowieka. O nie, niemożliwe. Cóż, nic o tym nie wiem. To politycy. Przyjeżdżają tam mieć wakacje. Byłoby naprawdę dziwne, że politycy zachowywaliby się, jakby składali z kogoś ofiarę, nie? Nie, nie można ufać politykom, wiesz. O, naprawdę może tak być? Zgaduję, że tak. To politycy, wiesz. Tak, słyszałem. Miło się gadało, Dave. Dzięki, trzymajcie się. Hej, to całkiem ładne kwiaty. Tak, to są storczyki. To są prawdziwi ludzie. Tak. Wow, podobają mi się. Trzymajcie się. Prosicie się o kłopoty. Wielkie kłopoty. Tak, słyszałem. To piękny region kraju. Właśnie pytałem miejscowych, co sądzą o Bohemian Grove. Bohemian Grove jest cudownym miejscem. Byłeś tam? Tak. Tak, byłem tam wiele razy. Pracowałeś tam? Pracowałem, tak. Wiesz, kiedy jest tam najpiękniej? Kiedy nikogo tam nie ma. To piękna okolica? Tak, jest bardzo pięknie. Są tam piękne, wielkie drzewa. Czy byłeś tam kiedyś na kremacji troski? Nie. Więc nigdy nie byłeś na rytuałach. Czy słyszałeś o nich? Tak. Co słyszał pan, że tam robią? Nic, mają to drzewo, które wygląda jak sowa. Drzewo, które wygląda jak sowa. Drzewo lub skała. Jest wyrzeźbiona. To tam, gdzie jest scena. Czy słyszałeś, co wtedy robią? Nie, nie mam pojęcia, co tam robią. Co, gdybyśmy ci powiedzieli, że palą tam kukłę w formie człowieka? Nie robią tego naprawdę. Palą tam manekina. Nie wiem, co to znaczy. Cóż, mają tam kukłę, która wygląda jak osoba pod czarnym kocem. Biorą ją tam i palą to. No nie wiem. To dość dziwne. Tak, nigdy tego nie widziałem. Jak długo tu żyjesz? Nie wiem, ile mam lat? 20? 40 lat? Mieszkasz tu całe swoje życie? Tak. Jak ma pan na imię? Mam na imię Raul. Korzenie życia? Tak, sprzedaję tu korzenie. Jak długo tu pani mieszka? Od paru lat. Parę lat? Co pani sądzi o Bohemian Grove? Bohemian Grove? Tak. Dużo polityków i wielkich szych. Podejmują tam wiele wielkich decyzji. O, naprawdę? Myślisz, że to dobrze, że spotykają się w sekrecie i podejmują te tak zwane decyzje? Czy sądzę, że to dobrze? Tak. Nie, oczywiście, że nie. A ty? Co z rytuałami? Czy słyszałaś cokolwiek o rytuałach, które mają tam miejsce? Nie wiem. Są różnego rodzaju plotki o rytuałach, które się tam odbywają. Jakiego rodzaju plotki słyszałaś? Nie zmuszaj mnie, bym w to wchodziła. Proszę, pytałem miejscowych. Jestem ciekaw, to interesujące. Naprawdę nie wiem o tym zbyt wiele. Tylko to, co czytałam w książkach. Są o tym książki? Więc czytałaś o tym książki. Miałam książkę, którą opublikowano w 1956, gdzie pisano o niektórych z rytuałów. Bo teraz trwa to od ponad 125 lat. Tak. Mają teraz 130 rocznicę. Tak. Co, gdybym ci powiedział, że mają tam 13-metrową kamienną sowę i palą tam ludzką kukłę? Nieprawdziwą osobę, tylko kukłę. Nie uwierzyłabym. Nie uwierzyłabyś? Nie, myślę, że to kupa bzdur. Więc wątpisz, że jest tam kamienna sowa i... Nie wątpiłabym, że jest tam kamienna sowa. Może jest tam sowa. Ale co mam sądzić o tego typu... Wiesz, plotki są tylko plotkami. To kłamstwa. Tylko konspiracja? Tak, to tylko konspiracyjne bzdury. Czysta teoria konspiracji? Tak, możliwe. Wszystko jedno. Co słyszałeś o Bohemian Grove? To tam całe FBI i... Mówisz o tym Bohemian Grove? You're talking about the Bohemian Grove. Tak. It's like the quote unquote elite. To tam wycofuje się prezydencka elita. Czy słyszałeś o rytuałach, które mają tam miejsce? Nie, nie słyszałem. Ludzie, którzy mają więcej pieniędzy niż cała reszta na świecie, są ciut inni. Są skąpi. Chcą zagarnąć wszystko dla siebie. I myślą, że pójdą do nieba. Nie pójdą, ponieważ nie wiedzą, jak robić to, co kazał im Jezus. Co, gdybym ci powiedział, że składają ofiarę z ludzkiej kukły przed wielką na 12 do 13 metrów kamienną sową? Powiedziałbym, że właśnie dlatego pójdą do piekła. Dzień D. Wielki desant. Rozmawiałem wczoraj z Australijczykiem, jest tu od 3 lat i mówi, że 2-3 miesiące wcześniej cała okolica roi się od ludzi w czerni.
Tajne służby stoją na drogach i sprawdzają wszystkich. Sprawdzają, czy wszystko w porządku i wtedy znikają. Usuwają niepożądanych z okolicy i przysięga, że taka jest historia. I teraz tam wejdziemy. I teraz to zinfiltrujemy. Myślę, że powinieneś tam pójść i zobaczyć, co jest do zobaczenia. Opinia publiczna ma prawo wiedzieć. Tak, ma. Opinia publiczna ma prawo wiedzieć. Myślę, że ludzie w tej kawiarni nie powinni wiedzieć. Zgadzam się. Musisz się dostać drogą, gdzie pisze, przejazdu nie ma, ponieważ będziemy asystować w samochodzie i zrobimy ujęcie ciebie, jak idziesz tą drogą. Więc musisz tam iść, musisz być świnką doświadczalną. Ale jesteś dzielnym człowiekiem, Alex. Nie ma problemu, tak. No to fajnie. Nie poprosiłbym człowieka, który nie jest tak odważny jak ty. To nic wielkiego. Po prostu wejdę i upewnię się, czy wszystko idzie dobrze. Muszę rozgryźć, jak przejść przez ochronę z bagażem. Osobiście radziłbym, byście uważali z waszym... Jak to się nazywa? Ukryta kamera. Tak, z twoją ukrytą kamerą w kształcie pagera. Problem w tym, że są rzeczy, które musimy sprawdzić, ale są bardzo niejasne, niewarte zaufania. Tak, złapią mnie z tym w lesie i koniec. Tak, to prawda. Nawet jeśli się wślizgnę, idę tam 3-4 godziny wcześniej z Mike'iem, na wypadek, gdyby mnie wyrzucili i tak wrócę na teren. Więc chcesz iść, zanim zacznie się ceremonia? Tak. Okej, dobra. Po prostu zaczekamy w samochodzie. Rozumiesz, dlaczego wchodzę wcześniej? Muszę iść, bo jeśli mnie złapią, muszę znów się wkraść. Tak, nie powstrzymają mnie. Wiesz, pracowałem z wielkim Jimem Tuckerem ze Spotlight na spotkaniu Bilderbergów w zeszłym roku. Ale to był mój pierwszy raz i zostaliśmy przegnani przez ludzi w ciemnych okularach i wiesz, byłem tym nieco przerażony. Ale czuję się z tobą bezpieczny, Alex. Tucker jest świetnym pisarzem. O tak, lubię Tuckera. Była to noc 15 czerwca 2000 roku. Mike Hanson i ja pierwszy raz usiłowaliśmy z powodzeniem zinfiltrować Bohemian Grove. Inni próbowali, ale nie udało im się. Nikt nigdy wcześniej nie wyszedł z dowodem wideo. Po uważnym planowaniu stwierdziliśmy, że najlepszą taktyką będzie wkraść się około pół mili od głównego wejścia w mocno zalesionym obszarze i wchodząc przez główny parking. Stamtąd pozowaliśmy jako członkowie Bohemian Club. I tak weszliśmy do wewnętrznego sakrum nowego porządku świata. Ukryta kamera. Gotowy? Zrobimy po prostu tak. Nie, mam. Dobra, już jesteśmy. Uważaj na siebie, skarbie. Nie chcę, żebyś tam szedł. Będę bezpieczny, nie martw się o mnie. Uważaj, Mike. Tak, módl się za nas. Trzymaj zło z dala od nas. Bądźcie ostrożni. Trzydzieści minut później. Przejdźmy się tu na chwilę.
Kiedy jedzie następny wózek? Jesteśmy w środku. Jesteśmy w Bohemian Grove. Właściwie jeszcze nie w środku, Mike. Jesteśmy na parkingu. Tak. To chyba największe żyjące rzeczy, jak sądzę. Tak, są niewiarygodnie duże. Jest tu jedno, na które mógłbyś wjechać samochodem na szczyt. Na szczyt z samego dołu? Tak. Były też takie, przez które można przejechać. Takie też tu są. Ile kosztowała szata? A szata? Tak, szata. To było $88. Tak, tak myślałem. Ta rzecz brzmi całkiem przyjemnie właściwie. Ta jest najstarsza, nie? Może wezmę tę czerwoną. Myślę, że gdy pójdziemy do nieba, będą mieli taki las jak ten. Dziękuję. Proszę bardzo. Nie, idź pierwszy. Hej, jak się masz? Świetnie, dzięki. To przyjęcie było jak... Nie mamy czasu w tym dokumencie, by pokazać wam całą wycieczkę po liczącym 2700 akrów ośrodku. Poza tym nie mieliśmy czasu zobaczyć nawet 20% z niego, gdyż unikaliśmy personelu ochrony. Niestety używaliśmy taśm cyfrowych, które miały około godziny. Wielu konfrontacji nie złapaliśmy na taśmie. Mieliśmy zastępców szeryfów, tajne służby i kogo tam jeszcze przesłuchujących nas, kim jesteśmy. Powiedzieliśmy, że jesteśmy z Hillbillies. To tam zostają Bushowie, wiecie, dlatego, że mieliśmy teksański akcent. O, tu jesteście, jak się macie? Świetnie. O, chodźmy tędy. Okej. W porządku.
To tylko jeden z wielu znaków po francusku, z czaszkami, ozdobionych też innymi symbolami śmierci. Widzieliśmy też znaki z łaciną i innymi starożytnymi językami. Teraz zobaczymy, o co chodzi z tą wielką sową. To ta wielka sowa, Mike. Nagrywam to, Alex. Tu możecie zobaczyć podstawę kamiennej sowy i ołtarz z wiecznym płomieniem, urną w stylu lampy Alladyna, która płonie tu bez przerwy, jak nam powiedziano. To ujęcie z około 10 metrów Molocha Maleka, kananejskiego bóstwa, któremu ofiarowywano dzieci w Babilonie. To kolejne zbliżenie. Znów wieczny płomień płonie na ołtarzu u stóp tego 13-metrowego kamiennego bóstwa, a to zbliżenie jego głowy. Znów zwolniliśmy to wideo, bo mamy tylko 5 sekund tego w kamerze. Macie szansę bliżej mu się przyjrzeć. Będzie widoczne podczas ceremonii. A mówiąc o ceremonii, byliśmy po lewej stronie jeziora. Jakieś 150 jardów w dole strumienia, pod tymi dużymi sekwojami. Duża część rytuału, który zobaczycie, odbyła się na prawym brzegu jeziora na północnym krańcu, poniżej Molocha. Weźcie pod uwagę skalę bóstwa w porównaniu do gigantycznych sekwoi. Ma co najmniej 13 metrów wysokości. Dzienne ujęcie to w zasadzie miejsce, z którego kręciliśmy w nocy. To jest Ameryka i ma to miejsce od ponad 125 lat w północnej Kalifornii. To nie jest żadna nowa moda. Mówimy o czymś śmiertelnie poważnym i sięga swoimi korzeniami do starożytnej historii. Tam jest niedźwiedź gryzli, uważaj. Reagan was a turning point for us. Didn't realize at the time it was. And anytime I shoot, turning point for us. Not relevant here. Muszę zawiązać but. Dobra. Byliśmy już trzykrotnie przesłuchiwani przez ochronę Bohemian Club, przez tajne służby i Departament Szeryfa z hrabstwa Sonoma. By uniknąć odkrycia, zdecydowaliśmy się pójść w najodleglejszy zakątek tego ośrodka, widoczny na naszej mapie, na punkt, taras widokowy nad rosyjską rzeką.
Podczas gdy Mike Hanson wypatrywał zastępców szeryfa, którzy byli w dole ścieżki i nad mostem w budce strażniczej, zacząłem kręcić wideo, które właśnie widzieliście. Po wyłączeniu kamery, jeden z zastępców szeryfa hrabstwa Sonoma pojawił się i zaczął nas wypytywać, czemu filmujemy. Spokojnie powiedzieliśmy mu, że po prostu obserwowaliśmy miejsce jako członkowie Bohemian Club. Chodzi mi o to, że mają ukryte kamery. Bo nie ma możliwości, żeby zobaczył nas, jak filmujemy z miejsca, gdzie stoi budka strażnicza. Wtedy wracając obok budki, zauważyliśmy ścianę ekranów TV i przewodów prowadzących do sekwoi i znikających dalej. Z tarasu obserwacyjnego widać też słynny obszar pływacki dla członków establishmentu i ich pionków. Możecie zobaczyć elegancką wykładzinę na pomoście. Długa historia mężczyzn bawiących się tam, jaką opisano nawet w kolumnie plotkarskiej San Francisco Chronicle. Pisze, że mężczyźni są tam często zapraszani przez gejów z Bohemian. Nawet stuletni członkowie przyznali się do homoseksualnych zachowań. Po wyrwaniu się z departamentu szeryfa, Mike i ja poszliśmy wyżej na wzgórza. Czekając do zmroku na rozpoczęcie ceremonii kremacji troski, przed kremacją troski wszyscy członkowie Bohemian Club zaczynają wielką ucztę na placu. He's so pissed off at me. Po uczcie członkowie kultu udają się z obszaru jadalni pod drzewami na wschodnią stronę jeziora, gdzie gromadzą się i przygotowują się, by odpowiednio myśleć o bóstwie, mającym ponad 3000 lat Molochu. Babilon 1, każde wielkie i luksusowe miasto. 2, brama do Boga. Moloch, semickie bóstwo wspominane w Biblii, palono w ofierze dla niego dzieci ofiarowywane przez rodziców. 2, cokolwiek co uznawano za wymagające, przerażającej ofiary. Okultystyczne rytuały właśnie się rozpoczęły. Po właściwym rytuale opowiemy więcej o otaczającej go historii, ale najpierw chcemy wam zwrócić uwagę na program, który rozdawano widzom lub też obserwatorom. Myślę, że okultyści nazwaliby ich nowicjuszami, którzy obserwują rytuał, jak i kapłani i ich pomocnicy wykonują w tym starożytnym rycie. Teraz patrzycie na małego demona zwanego PJ na okładce właściwego programu. Jest nieco w stylu Boscha, ma małą miotełkę i szuflę i coś zamiata. Teraz nawet bardziej szokująca jest postać ludzkiego ciała palącego się w płomieniach. Pokazałem to ekspertom od anatomii i lekarzom i powiedzieli, że anatomicznie ma rozmiary niemowlęcia lub małego dziecka. Zauważcie, jak duża jest czaszka w porównaniu do torsu, czyli jego żeber. Zrozumcie, panie i panowie, że jest to z samego programu danego nam przez sługi establishmentu, obserwujące te grzeszne zachowania. Pamiętajcie, w Babilonie i Tyrze wrzucali swoje dzieci do ognistych studni. Spójrzcie na rozmiar rąk w porównaniu z resztą ciała. Tylko dzieci zdradzają takie anatomiczne szczegóły. Oczywiście jest to narysowane, ale to zdradza ich psychologię. To jedyna czaszka, którą uchwyciliśmy na taśmie. Powiększyliśmy ją dla was. Jest nad jednym z głównych domów spotkań. Oczywiście nie jest to prawdziwa czaszka. Została mocno powiększona na znaku. Chodzi o to, że cały ośrodek jest dosłownie zalany symbolami śmierci, czaszkami i sowami. Oto długo oczekiwana kremacja troski została ujawniona. Yeah.
Gdy usadowiliśmy się w tłumie, nie wiedząc, co zobaczymy wśród tłumu, nagle za małym jeziorem zobaczyliśmy karawan z ludźmi w czarnych i brązowych szatach na przodzie, w tyle wiozących związane ciało. Pamiętajcie, że była to ukryta kamera i to pod pewnym kątem. Coś szczególnie przyjemnego miało miejsce dla Groversów. Cokolwiek się działo z ludźmi w tłumie. Ludzie w czarnych i brązowych szatach jechali karawanem z ciałem związanym z tyłu. Wielkie czarne kurtyny zwisały z drzew. Było wiele mlaskania i dziwacznej ekscytacji pośród tłumu. Nie wiemy, co się właściwie działo. Ale według niektórych ekspertów mogło mieć miejsce składanie prawdziwej ofiary. Przez cały czas w ciemności, po drugiej stronie małego jeziora, mężczyźni w czerni robili coś z ciemnymi kurtynami rozwieszonymi na sekwojach. Po kolejnych 10 minutach muzyki, nagle wokół Sowy rozpoczęła się aktywność. Oto główna część rytuału. Sowa jest w swej liściastej świątyni. Wszyscy w tym gaju bądźmy pełni czci dla niego. Pochylcie swe głowy, o drzewa. Podnieście je w górę, o nieskończone włócznie. Lecz czekajcie. Tu jest świątynia Bohemi i święte są filary tego domu. Tkające pająki tutaj nie podchodzą. Chwała Bohemianie. Wśród fal wody, pieśni ptaków. Taka muzyka jest inspiracją dla tonącej duszy. Więc zaprosiliśmy was na radość pełni lata. Niebo nad nami jest niebieskie i usiane gwiazdami. Podłoga lasu jest obsypana pachnącym piaskiem. Pocałunek wieczornego chłodu należy do was. Świecą obozowe ognie. Narodziny różano palce i jutrzenki. Strząśnijcie swe smutki wraz z miejskim pyłem i wygnajcie na wiatrach wraz z troskami życia. Ale wspomnienia przynoszą ukochane imiona szlachetnych przyjaciół, którzy znali i kochali ten gaj. Mili towarzysze z dawnych czasów. Tak, pozwólmy im dołączyć do nas w tym rytuale i nie będzie pustego miejsca wśród nas. Wszystkie jego bitwy do utrzymania, w tej szarej jesieni świata lub w wiośnie twojego serca, są w naszej opowieści. Zbierz się, o leśny ludzie, i rzuć swoje zaklęcie na tych śmiertelników. Dotknij ich ślepych na świat oczu padliną. Otwórz ich oczy na mrzonki. Podążaj za wspomnieniami wczoraj i zamknij bramy smutku. To jest sen, ale jednak nie wszystko to jest snem. Mroczna troska w całym swym dziele koduje je. Jak zniknął Babilon i zbożny Tyr, tak i oni również znikną.
Lecz zdziczałe róże rozkwitły na połamanych po bojowiskach Tyru. I mech porasta kamienie Babilonu. Ponieważ piękno jest wieczne. I kłaniamy się przed nieprzemijającym pięknem. Dla przemijającego szczęścia odwracamy się tylko. Gdy ona otacza cię teraz. Wielka naturo, schronienie dla znużonego serca. I znajdujesz tylko jej piersi, które są nabite. Ona ma chłodną rękę dla każdego rozpalonego czoła i nieustraszoną ciszę dla strwożonej duszy. Jej rada jest najmądrzejsza i uzdrawia również. Mając takie sługi jak spokój i sen, ona jest zawsze wierna. Inni przyjaciele mogą zawieść, lecz szukaj jej w każdym cichym miejscu. Uśmiechając się, wstanie i da ci swój pocałunek. Więc musicie przyjść jako dzieci. Małe dzieci, które wierzą, nigdy nie wątpią w jej piękno lub jej wiarę, ani w to, że jej szczodrość może się zmienić lub zginąć. Bohemianie i kapłani. Desperacki zew ciężkich serc otrzymał odpowiedź. Poprzez moc Twojego przymierza mroczna troska jest zabita. Jego ciało zostało przyniesione po tamtej stronie. Na nasz stos całopalny przy radosnych trąbach marsza pogrzebowego. Nasz stos całopalny oczekuje na ciało troski. Mamy tu przewoźnika z twarzą pomalowaną jak czaszka, przewożącego związane ciało poprzez wodę. Później zobaczymy poprawiony fragment filmu. Zobaczmy, czy rozpoznacie wszystkie różne okultystyczne znaczenia w przemowie, którą zaraz usłyszycie. Och ty, w ten sposób przewożony statkiem poprzez cienisty przypływ. W całym starożytnym majestacie śmierci. Mroczna trosko, żarliwy wrogu piękna. Nie dla ciebie przebaczenie spokojnego grobu. Ogień wywrze na tobie swoją wolę. I wszystkie wiatry radośnie zatańczą z twym popiołem. Przynieście ogień. Głupcy! Kiedy się nauczycie, że mnie nie możecie zabić? Rok po roku palicie mnie w tym gaju,
wynosząc swoje żałosne okrzyki triumfu do gwiazd. Kiedy znów odwracacie swe twarze od miejsca handlu, czy nie znajdujecie mnie czekającego jak zawsze? Głupcy! Głupcy, którzy śmią śnić, że pokonają troskę. Mówisz tak, szyderczy duchu. Ale czyż nie wszystko to sen? Wiemy, że ty będziesz nas oczekiwać, kiedy to nasze leśne święto się zakończy. Spotkamy cię i będziemy walczyć z tobą jak zawsze. I niektórzy z nas przezwyciężą cię, a niektórych ty zniszczysz. Ale wiemy też to. Rok po roku wewnątrz tego szczęśliwego gaju nasze przymierze wygania cię w przestrzeń. Sedno nieżyczliwości, które nas tu ściga, straciło swą moc pod tymi przyjacielskimi drzewami. Więc spalimy cię po raz kolejny tej nocy i wraz z płomieniami, które zjedzą twoją podobiznę, odczytamy znak. Festynie pełni lata, wyzwól nas. Spalicie mnie po raz kolejny. Ale nie z tymi płomieniami, które sprowadziliście tu z regionów, gdzie ja rządzę. Wy głupcy i kapłani, pluję na wasz ogień. Och, Sowo, książę całej śmiertelnej mądrości. Sowo Bohemy, oddajemy ci cześć. Obdarz nas twą radą. Nie ma ognia. Chyba, że będzie rozniecony. W świecie, gdzie troska karmi się nienawiścią ludzi i wygania go z tego gaju. Tylko jeden płomień może rozpalić ten ogień. Tylko jeden płomień może rozpalić ten ogień. Czysty, wieczny płomień. Nareszcie jest wewnątrz lampy przymierza. Na ołtarzu Bohemy. O wielka Sowo Bohemy, dziękujemy ci za jego adorację. Przepadnij, znienawidzona trosko. Przepadnij. Jeszcze raz wyganiamy cię. Przepadnij, mroczna trosko. Ogień wywrze na tobie swoją wolę.
Przepadnij mroczna trosko i wszystkie wiatry radośnie zatańczą z Twym popiołem. Chwała przymierzu wiecznego płomienia. Po raz kolejny festyn pełni lata nas wyzwolił. Teraz spójrzmy na poprawione wideo i przejdźmy przez co bardziej okultystyczne oświadczenia. Jak na przykład, odczytamy znak z Twojej płonącej podobizny i związane ciało. To dokładnie to, co robili druidzi. Zabijali koty, kozły, osły, konie i ludzi i obserwowali, jak umierają. Ich ból i wyciągali z tego jakiś typ mistycznej energii, siły lub mocy. Byli również w stanie przewidzieć przyszłość. Sowo Bohemy, oddajemy Ci cześć. Obdasz nas swą radą. W czasie dalszych badań rytuału, którego byliście świadkami, stało się to jasne. Jest to babilońsko-kananejska mieszanina kultu Molocha, wymieszana ze starożytnymi druidycznymi rytami, gdzie mamy żeńską stronę szatana, którą wywołują najpierw, mówiąc ona, i wtedy zwracają się do rogatego boga on. Zmieszane z masońskimi rytami ze Szkocji. Jest bardzo prawdopodobne, że wielu z 2500 członków tłumu nie ma pojęcia, co właściwie oglądało, bo jest to lekko zamglone. Mamy tu bardziej poprawione wideo tego przewoźnika z twarzą pomalowaną jak czaszka. Przeprawia swoją łódź przez małe jezioro w kierunku wysokiego kapłana, w widocznym czerwonym płaszczu i z wyciągniętą ręką, jakby przyciągał przeklętą duszę do siebie. Kiedy wyrzucają swe troski, swą świadomość tego, co muszą zrobić na świecie. Mamy również zgromadzenie kręgu wyższych kapłanów wokół niego, wysokich kapłanów w jaśniejszych kolorach, zewnętrzny szereg tych w czerwieni i w końcu tych w czerni. Zawiera to najmroczniejsze cechy dzieł okultyzmu. Nie tylko z zachodnich krajów, ale też z całego świata. Teraz, kiedy widzicie czarną krawędź wchodzącą w kadr, to dlatego, że powiększyliśmy wideo wiele razy i obraz był niemal poza ekranem, więc jest to krawędź widoku z kamery. Wróćmy do poprawionego obrazu wideo z rytuału za minutę. Ale pamiętacie PJ-a, tego małego demona w dolnym rogu? W lewym dolnym rogu programu, zamiatającego popioły z małymi rogami. Jak można o tym zapomnieć? Obraz ludzkiego ciała płonącego na ołtarzu.
To jest to, co rozdawano świadkom tej makabrycznej aktywności. I znów, od Babilonu do starożytnej Anglii. Słowo stos całopalny oznacza ofiary z ludzi, wrzucane do ognistych studni. Zmieniło się w dzisiejszy ogień ku pamięci. Po złożeniu ofiary członkowie kultu zamiatali popioły ofiary i używali ich w przyszłych rytuałach. Kolejną rzeczą, która jest ekstremalnie oczywista, patrząc na program, który rozdawano członkom Bohemian Club, jest to, że osoba tworząca program miała głębokie zrozumienie okultyzmu. Sedno nieżyczliwości, które nas tu ściga, straciło swą moc pod tymi przyjacielskimi drzewami, więc spalimy cię po raz kolejny tej nocy i wraz z płomieniami, które zjedzą twoją podobiznę, odczytamy znak. Festynie pełni lata, wyzwól nas. Spalicie mnie po raz kolejny. Ale nie z tymi płomieniami, które sprowadziliście tu z regionów, gdzie ja rządzę. Wy głupcy i kapłani, pluję na wasz ogień. Och, Sowo, książę całej śmiertelnej mądrości. Sowo Bohemy, oddajemy ci cześć. Obdarz nas swą radą. O wielka Sowo Bohemy, dziękujemy ci za jego adorację. Przepadnij znienawidzona trosko. Przepadnij. Jeszcze raz wyganiamy cię. Przepadnij mroczna trosko. Ogień wywrze na tobie swoją wolę. Przepadnij mroczna trosko. I wszystkie wiatry radośnie zatańczą z twym popiołem. Chwała przymierzu wiecznego płomienia. Po raz kolejny festyn pełni lata nas wyzwoli. Teraz widzimy stos całopalny z płonącą podobizną człowieka. Ale mogło to być prawdziwe, panie i panowie. Wiele dziwnych rzeczy dzieje się w tym obszarze północnej Kalifornii. To jest to, w czym siedzi establishment, właśnie tu w Ameryce. Kremacja troski. Było to 15 lipca 2000 roku. Ci ludzie są śmiertelnie poważni. Ci biorący udział w ceremonii.
These people are deadly serious, those taking part in the ceremony. Kolejna rzecz, pirotechnika, której efekty wybuchają, została wypuszczona z małych, liczących około 75 cm, żelaznych krzyży. Zwróćcie też uwagę na krzyki bólu wydobywające się z ofiary. Przepadli znienawidzona troską. Przepadli. Jeszcze raz wyganiamy cię. Przepadli mroczna trosko. Ogień wywrze na tobie swoją wolę. Przepadli mroczna trosko. I wszystkie wiatry radośnie zatańczą z twym popiołem. Chwała przymierzu wiecznego płomienia. Po raz kolejny festyn pełni lata nas wyzwoli. Jedną z fasad rytuału, która wchodzi głęboko w okultyzm, jest to, że druidzi w swoich stosach całopalnych lub ogniach pamięci wrzucali ciała do ognistych studni po rytualnym wycięciu im serc i poderżnięciu gardeł. Mówią o odczytaniu znaków płonącej podobiznie. Odczytanie znaków w badaniach historii okultyzmu i nawet w Encyklopedia Britannica to coś, w czym brali udział druidzi. Jest to po prostu niewiarygodnie makabryczne i złe. Więc spalimy cię po raz kolejny tej nocy. I wraz z płomieniami, które zjedzą twoją podobiznę, odczytamy znak. Z powrotem w Austin. Skonfrontujemy się z George'em Bushem w sprawie Bohemian Grove. George Bush Jr., jak ogłosili w CNN, MSNBC, w telewizji ostatniej nocy po raz pierwszy w historii przyznali. Dlaczego wiceprezydencką decyzję podjęto w Bohemian Grove? George Bush Senior, były prezydent, Colin Powell i inni. Więc teraz rzucają to wszystkim w twarz. Ujawniliśmy historię ponad tydzień temu, 15 lipca w północnej Kalifornii. Próbują to zignorować. George Bush jest tu, w posiadłości gubernatora naprzeciw Kapitolu i ogłasza Dicka Cheneya swoim kandydatem na wiceprezydenta. Rozwalimy im przyjęcie i ogłosimy prawdę ludziom. Nie zatrzymamy się. Rzucimy im to w twarz. Chcę, by było jasne, że nie jestem ani republikaninem, ani demokratą, ale fakty mówią za siebie. George Bush Senior, Junior, a nawet jego dziadek Prescott Bush, wszyscy byli członkami Bohemian Club, więc wpadliśmy, by im powiedzieć, że cóż, jesteśmy w pełni świadomi ich aktywności. To jest wielkie. Tak ubiera się George Bush. Mamy to na taśmie. Tak się ubierają. W dziwne czarne szaty i spiczaste kaptury jak Ku Klux Klan. Mamy ich na taśmie. Tak ubiera się George Bush. Właśnie tak, gdy jest w Bohemian Grove. Tak się ubiera. Właśnie tak się ubiera, jak już mówili o tym w telewizji. Absolutnie odrażające. George Bush nie jest konserwatystą. Nie stoi za rodzinnymi wartościami. Jest niczym więcej niż lucyferycznym świrem. Lucyferycznym świrem. Możesz myśleć, że jesteś ponad prawem i populacją. Mówimy ci nie. Zaczynamy swój marsz. Imperium jest w odwrocie. Bronimy konstytucji i przeklinamy nowy porządek świata. Stoimy przeciw wam. Stoimy w sile, broniąc Ameryki. Przeciwko twojemu złu, Bush. I wyciągniemy to na wierzch. I będziemy naciskać, bo prawda nie zostanie ukryta. Że czcisz liczącego 3000 lat diabelskiego boga, Sowę Molocha, znanego w Babilonie i Tyrze. Mamy wielkiego kapłana, przyznającego to wszystko. Mamy to na taśmie. To jest udokumentowane. Lucyferyczny czciciel diabła. Jak wielu ludzi zaczęło o to pytać. Nie boimy się ciebie ani twoich milionów.
Wydajesz miliony dziennie, by ukryć dowody. Wiemy, że w 1991 twój ojciec 11 razy wspierał Clintona. Kiedy wszystko ustawiono? Rozumiemy, że pomagasz sprzedać ten kraj, Bush. I ujawnimy ciebie i twoich lucyferycznych kompanów. Mamy to nagrane na taśmie. To ogromna historia. Jedna z historii stulecia. Wiemy, że ten lucyferyczny kult ma ponad 125 lat. W północnej Kalifornii dostałem się do środka na kremację troski. Widziałem cały spektakl i ludzi z tajnych służb, chroniących tych ludzi wewnątrz tego systemu. Musiał być, jak wierzę, okultystą, głębokim okultystą, który zaprojektował każdy z elementów ceremonii. Nie była to tylko grupa gości siedzących w barze i mówiących: hej, zabawmy się dobrze, zróbmy kremację troski. Dlaczego tego nie zrobić? Wierzę, że to celowy projekt. Każdy jego element i kolej dla tego, co zrobili. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Panie i panowie, były to mroczne sekrety wewnątrz Bohemian Grove. Fakty, które pokazaliśmy w tym filmie, są absolutnie udokumentowane. Mamy tylko nadzieję, że ludzie świata zdadzą sobie sprawę ze zorganizowanego zła, z którym mamy do czynienia na niemal każdym poziomie. Republikanie, demokraci, wszystko jedno. Wszyscy pracują dla tej samej drużyny. Panie i panowie, nazywają to światowym rządem, nowym porządkiem świata, dehumanizacją. To nie jest żart. To śmiertelnie poważne. Niestety wyhodowali społeczeństwo tak, by obracało wszystko w żart. Jestem tu, by powiedzieć wam, że prawda jest dziwniejsza niż fikcja. Additional copies of this film, or to see dozens of other films and important books, be sure and visit Infowars.com or PrisonPlanet.com. Or to order, simply call toll-free 1-888-253-3139.